Myślę, że dobrze wejść w nowy rok takim koncertem, tym bardziej, że chcemy pomagać. Nieraz już słyszeliśmy, że dobro wraca, a warto to sobie przypomnieć na początku nowego 2024 roku. I myślę, że taką okazją do dobra będzie ten koncert 11 stycznia o godzinie 18 w auli Wydziału Teologicznego i Seminarium przy ulicy Drzymały. Bo będzie to koncert przeznaczony dla podopiecznych bezdomnych Domu Nadziei w Opolu. Zapraszam, zachęcam, bo warto wybrać się na taki koncert. Wystąpi nie byle kto, bo operowe trio Trevoci, zespół bardzo znany, bardzo lubiany, rozchwytywany w naszym kraju. Jako support wystąpią z kolei dwa barytonowe głosy. Młodzi ludzie, 17 i 20 lat, Szczepan i Benedykt Szostokowie. Między tym, jak zwykle, bardzo ciekawa licytacja, oryginalna i wyjątkowa, ponieważ chcemy wylicytować rakietę tenisową podpisaną przez Igę Świątek, a także plastron podpisany przez wielokrotnego mistrza świata na żużlu Bartosza Zmarzlika. Zachęcam, zapraszam, cegiełki jeszcze są dostępne, czy to w kurii diecezjalnej w Opolu, czy to w Domu Nadziei, czy też na Wydziale Teologicznym, albo w kancelarii naszej katedry oraz na stronach internetowych. Z łatwością tę stronę można odnaleźć. Zapraszam, zachęcam. Dobro wraca i myślę, że oby jak najwięcej tego dobra do nas wracało.